Naszym gościem po walce Robert Parzęczewski. Witaj serdecznie. Cześć, witam serdecznie. Robert, wygrałeś z przeciwnikiem, natomiast ta walka chyba nie układała się po twojej myśli od początku, bo trochę ciężko było, nie oszukujmy. Nerwowo podeszłem, chciałem go za szybko, chciałem go w pierwszej rundzie. Trener mnie uspokoił po drugiej rundzie, tak, no i powiedział mniej ciosów, a precyzyjnych, jeden cios na wątrobę i do widzenia. Tam też się zdarzył taki moment, że się trochę odkryłeś, bo przyjąłeś cios, dwa. Wiadomo, że to nie jest dużo, ale jednak doszły do celu, nawet zauważył sędzia ringowy. Co ty do mnie mówisz? Chyba jestem rozbity. Nie no, co ty, może coś tam rysło, ale nie oszukujmy się, to nie było jakieś bomby atomowe. Ale tak się spodziewałeś, że szybko przed czasem skończysz, czy raczej liczyłeś, że trochę dłużej jednak w tym ringu pobędziesz? No miało być w pierwszej rundzie, ale za nerwowo. Dopiero jak się uspokoiłem. Wiedziałem, że jak wejdę spokojnie, zimną głową, to jeden cios i do widzenia. Czyli co, chłodna głowa to jest coś, nad czym będziesz pracował teraz dalej, czy niekoniecznie? Czyli tutaj ja mam chłodną głowę już, ale chciałem po prostu przed twoją publicznością szybko w pierwszej rundzie i do domu. Myślę, widzę, że też bardzo, bardzo emocjonalnie zareagowałeś po tym zwycięstwie. Można powiedzieć, że zrobiłeś show. Ostatnio też u was zrobiłem, jak zdobywałem mistrza Polski, więc myślę, że w Częstochowie to idzie standardowo. Co teraz dalej z twoją karierą? W tym roku jeszcze pojawisz się w ringu, czy raczej to już był koniec? Tak, walczymy. 2 tygodnie w Częstochowie trenuję z moim trenerem Grzegorzem Krawczykiem i na początku 7 listopada wyjeżdżam na 3 tygodnie do Olsztyna na sparingi z Przemkiem Opalachem, z Cezarem Samełko i tam zrobimy walkę tak samo w TVP Sport, 8 rund ze Serbem, 28 listopada. A już możesz zdradzić, kto to będzie, czy nazwisko jeszcze jest, powiedzmy, tajemnicą kontraktową? Jest nazwisko, ale teraz ci nie powiem, zapomniałem, ale jest już przeciwnik, wiecie, już się szykuje na mnie. Wiem, że to jest Serb, ma 4 wygrane, 3 przegrane, 21 lat. Czyli jeszcze to nie będzie chyba taki rywal, którego byś chciał, no bo jakość dzisiejszego rywala nie była najwyższa, prawda? Kiedy chciałbyś jakiś zrobić taki większy krok do przodu, bo to też dla ciebie będzie na pewno bardziej wartościowe niż walki z kilkoma Węgrami, Białorusinami pod rząd, prawda? Ja chciałbym już walczyć, jak chcesz to mi opłać, czy Błażewskiego, czy Miśkina i mogę z nimi w każdej chwili walczyć. To jest kwestia finansów, ja nie mam promotora, ja sobie sam, co nie? Ja mam ciężko zebrać te 10-20 tysięcy na takiego przeciwnika, co dopiero, żeby opłacić Miśkina, czy jakiegoś innego Polaka, czy kogoś zagranicznego dobrego, tak? Jeżeli ja jestem otwarty, mogę walczyć z każdym, czy to jest... No tak jak mówię, nie chcę tutaj wymieniać, żebyście mi później pierdolili, że każdego po kolei wyzywam na pojedynki, ja chuja z tego robię, ja jestem gotowy z każdym walczyć, tak? Mogę z każdym walczyć. Tylko nie 3 dni przed walką, dajcie mi normalnie 2 miesiące, przyjeżdżam i wszystkich rozpierdzielam. Czyli rozumiem, że sportowo jesteś gotowy i chciałbyś tych wyzwań. Wiadomo, że te finanse są pewnym ograniczeniem, bo to też jest, tak jak mówisz, bez promotora. Czy coś w tej kwestii może się zmienić, czy na razie chciałbyś tak pozostać wolnym strzelcem? No bo to też jakieś otwiera więcej furtek, ale zamyka furtki te finansowe, powiedzmy sobie. Prowadzę negocjacje, nie chcę tutaj z nic zdradzać, ale najprawdopodobniej. No ja na pewno jadę na dzień dzisiejszy jako wolny strzelec do Przemka, do Opalacha tam walczyć, ale nie ukrywam, prowadzę z nimi. Te negocjacje na razie na słowo. Jeżeli to coś na słowo będzie na papierku, to podpisujemy i będę już pod Spartą Promotion walczył. I wtedy wierzysz, że ta kariera już pójdzie z kopyta do przodu, nie będzie tych rywali słabszych, tylko już będzie ta wyższa półka cała podnoszona, żeby te wyższe cele sobie stawiać. Tak, mam nadzieję, że jak już będę miał promotora, będzie już telewizja, będę miał wsparcie finansowe, to od razu koło z pierwszej 50 pykniemy na dzień dobry. Tego ci życzymy, do zobaczenia. Dzięki, pozdrawiam wszystkich.